Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ojciec Stanisław Piankowski, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża w Koszalinie. Rozpoczęliśmy Wielki Czwartek, mszą Wieczerzy Pańskiej, święte Triduum Paschalne, które trwa do niedzieli Zmartwychwstania. Zakończymy je nieszporami. Dzisiaj jest wyjątkowy również dzień w tym Triduum, mianowicie Dzień Wielkiej Soboty, który w Kościele nacechowany jest ciszą, i to wielką ciszą, oraz oczekiwaniem. Oczekiwaniem związanym z nadzieją na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Ta cisza Wielką Sobotę w tradycji naszej przerywana jest przychodzeniem ze święconką, czyli z koszykiem, z darami codziennego naszego pożywienia, aby tutaj przy parafii pobłogosławić te dary, by one następnie były spożywane, jednoczyły nas na tym stole rodzinnym. Dlatego między innymi tutaj przynosimy w tym koszyku tradycyjnie jajko jako ten znak życia, ale również znak zmartwychwstałego Chrystusa, który przecież ze śmierci ku życiu przechodzi. Znak również chleba, czyli tego, co jest pokarmem naszym codziennym, a co również mamy pamiętać, ma być naszym pokarmem duchowym, kiedy przychodzimy na Eucharystię i spożywamy ciało Pańskie. Również nie brakuje tego znaku wielkanocnego, jakim jest baranek paschalny, zazwyczaj z chorągiewką, która znaczy zwycięstwo Chrystusa, chwalebne zwycięstwo. Chwalimy Pana, alleluja, za to, że pokonał śmierć. Między innymi w orędziu, które dzisiaj wieczorem będziemy mogli słyszeć Wielkiej Nocy, brzmią słowa, że śmierć z życiem starła się. I rzeczywiście ta śmierć została z tym życiem, którym jest Jezus Chrystus, pokonana. I my, kiedy jednoczymy się razem, kiedy dzielimy się w gronie rodzinnym tymi również produktami codziennego pokarmu, przypominamy sobie, że one mają nas również fizycznie prowadzić do tego, abyśmy razem, kiedy karmi się i duchowo, dotarli do niebieskiej ojczyzny. Jezus Chrystus, ten, który jest życiem i zmartwychwstaniem, on poprzez to zmartwychwstanie pokazuje, że ta miłość, którą nas obdarzył, wczoraj przeżywaliśmy w Wielkim Piątku, do końca nas umiłował, ona jest nieustannie obecna. I to jest wielka nadzieja, że Jezus żyje, jest nieustannie obecny i dlatego możemy świętować, radować się. I niech on będzie obecny, szczególnie podczas tych świąt i po świętach w naszych domach. Przede wszystkim z darem miłości i pokoju. Widzimy różne zamieszania, wojny, lęki na całym świecie. Ten pokój jest potrzebny, bo on łączy ludzi. I druga sprawa bardzo ważna to dobro, bo to dobro prowadzi do tego, że my nie jesteśmy na siebie obojętni, ale wdzięczność w nas wyzwala i tą wdzięcznością my idziemy ku innym, ku naszym braciom. Dobrej świąt radosnych, pełnych błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego. Wszystkim mieszkańcom naszego miasta serdecznie życzę. Pobłogosław te pokarmy mięsne i wszelkie inne pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty stworzyłeś z apostołami podczas ostatniej wieczerzy. Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny i bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.